Witam was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i dzisiaj pogadamy sobie o Diablo 2 Resurrected. Otwarta beta została już zamknięta. Mamy całą masę ludzi, którzy zakupili preordery, zacierają rączki i już nie mogą się doczekać na premierę, takich jak ja między innymi. Mamy też garstkę osób niezadowolonych albo osób, które nie wiedziały, czym ma być ten projekt, ten produkt. No i mamy oczywiście standardowych hejterów, którzy po prostu lubią pluć na wszystko i co by nie zrobić, to i tak im się nie dogodzi. Ale może zacznijmy od tego, że sponsorem dzisiejszego filmu jest... Eneba jest nowym rynkiem gier z ponad 10 tysiącami cyfrowych produktów, który ciągle się rozrasta. Znajdziecie tam najniższe ceny gier, starych i nowych, na różne platformy. A i dla nas, diablomaniaków, też coś się znajdzie. Chcecie pograć w jakiś mod do Diablo 2, ale nie macie podstawki? Cyk i jest! Aby zapewnić wam komfort, Eneba oferuje całodobowe wsparcie klienta, żebyście mieli pewność, że zakupiony przez was klucz na bank zadziała, a wiarygodność strony potwierdza doskonała ocena w serwisie Trustpilot. Rejestrując się w serwisie poprzez link podany w opisie, dostajecie 1 euro bonusu na start. Ale to nie wszystko, bo wpisując kodzik Xazax dostajecie również 3% zniżki. Mega popularny na dniach Battlefield 4 za 3,28? Grzech nie brać. Dungeons & Dragons Dark Alliance, świetnie zapowiadający się slasher w klimatach Forgottenów, jest za 125 zł. Grzech nie sprawdzić. Cała kolekcja gier o średniowieczu, link macie w opisie. Cała kolekcja gier MMORPG, link również macie w opisie. Moi kochani, zacznijmy od pozytywnych spraw. Przedmioty unikatowe, słowa runiczne oraz eventy, które były dostępne tylko na Battle.necie, były ekskluzywne do Battle.netu, dla zamkniętego Battle.netu, są teraz dostępne też na singlu, moi drodzy. To jest prawdopodobnie zasługa tego, że bardzo dużo niezadowolonych graczy było z powodu tego, że ladder startuje troszeczkę później po premierze. Co jest jak najbardziej zrozumiałe i ja na przykład grając w różne gry sieciowe jestem przyzwyczajony do tego, że ladder dosyć często startuje dopiero później, oficjalny sezon rankingowy czy jakiś coś w tym stylu startuje po premierze, no bo bardzo często znajdują się ludzie, którzy wykorzystują exploity, ludzie, którzy coś tam hakują, znajdują jakieś słabe punkty w kodzie sieciowym czy cokolwiek, no oczywiście też serwery, które mogą kuleć, a raczej najprawdopodobniej będą kulały na premierę. Nie chcielibyśmy tego wszystkiego widzieć, nie chcielibyśmy, żeby nasza postać hardkorowa zginęła w głupi sposób przez laga już w dniu premiery, tak? Chociaż lag na hardkorze to jest feature. No i po prostu te wszystkie rzeczy, które były dostępne tylko na Battle.necie, zostały do innych trybów gry też wrzucone, co jest jak najbardziej na plus według mnie. No oczywiście znajdą się ludzie, którzy powiedzą, po to się gra na Battle.necie, żeby te rzeczy robić, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Ja sobie na pewno na premierę nie będę się ścigał na jakimś ladderze. I tak jakby był ten ladder dostępny oczywiście, to i tak bym się tam nie ścigał, nie grałbym tam najprawdopodobniej, bo po prostu ja sobie chcę na single playerze przejść, wszystkie dialogi sobie poczytać, wszystkie miejscówki poprzybliżać, pozumować, zmieniać sobie grafikę ze starej na nową, lizać wszystkie ściany i nacieszyć się tym, kurde, doświadczeniem jak za dawnych, dawnych, dawnych czasów, kiedy tutaj katowałem na wakacjach Diablo 2 po premierze na czarno-białym monitorze. No, czarno-białego monitora teraz już nie mam, ale na pewno będzie zajebiście. Drugim newsem takim pozytywnym jest to, że od teraz, w Diablo 2 Resurrected na krowim levelu po zabiciu krowiego króla będzie można dalej tam wchodzić. W oryginalnym Diablo 2 Lord of Destruction, jeżeli zabiliśmy krowiego króla, to już nie weszliśmy na krowi level. Był on na danym poziomie trudności zablokowany. Teraz możemy sobie tam włazić do woli, mordować wszystko. Tak więc elo, szerokiej drogi, chcecie sobie mordować króweczki, możecie to robić bez najmniejszego problemu. No i teraz trzeba przejść do rzeczy negatywnych. Jak to jest z tym modowaniem w końcu? Jest wsparcie modów czy nie ma? Wsparcie modów jest, tak jakby, ale nie prywatnych serwerów, można powiedzieć. To znaczy, tutaj bardzo informacja, którą podał Blizzard, że wyłączają wsparcie TCP IP, bardzo wstrząsa tutaj siecią, że to już jest zakaz modów, zakaz modowania i tak dalej. Nie do końca.
Chodzi o to, że takie mody jak plagi, takie mody, które są na single playerze, jak najbardziej możemy sobie instalować. Jednakże, żeby postawić taki mod jak Median XL czy Projekt Diablo 2, trzeba postawić nielegalny serwer danej gry, gdzie ludzie będą mogli grać na nielegalnych kopiach gry. I tak to działa teraz. Co nie znaczy, że te mody nie powstaną, albo że nie będzie się dało w takie rzeczy pograć. Chodzi bardziej o to, że tworząc takie mody, ci twórcy ryzykują tym, że Blizzard zapuka im do drzwi i powie im, że mają serwer sobie zamknąć, bo jest nielegalny. FBI, open up! Oni mogą to zrobić w tej chwili z tymi naszymi serwerami, z Projektem Diablo 2, z Medianem i z całą masą innych serwerów, takich jak Darknet, z całą masą serwerów do World of Warcraft. Nie zawsze to robią, zdarza się, że to zrobią, tak jak było na przykład w przypadku Nostaliriusa, który miał taką mega popularność i zabierał graczy normalnemu Warcraftowi. Z tym, że tutaj Blizzard o tyle się posłuchał i o tyle poszedł po rozum do głowy, że otworzył własny taki serwer, za którym tęsknili ludzie właśnie z Nostaliriusa. Jak będzie w przypadku Diablo 2? Tego, moi kochani, nie wiemy. I tutaj podejrzewam, że twórcy moda boją się właśnie tego, że Blizzard, widząc wielkie zainteresowanie Projektem Diablo 2, Path of Diablo czy Median XL, może któregoś dnia właśnie zapukać i powiedzieć, że mają zamknąć serwer, bo oni chcą te feature'y wprowadzić na Diablo 2 Resurrected. Może trochę fantazjuję, ale rozumiem obawy tych twórców tych modów. Dalej, jeżeli chodzi o negatywne rzeczy. No mi się wydaje, że po jakimś czasie i tak te mody powstaną i tak to każdy będzie miał w dupie, bo nawet mody do Diablo 3 powstają. Jakieś tam ruskie, gdzie są areny, gdzie jest odblokowywany content i tak dalej. Po jakimś czasie wydaje mi się, że i tak to powstanie. No na razie trzeba będzie się po prostu cieszyć grą oryginalną z Lord of Destruction. Jeżeli chodzi o negatywne sprawy związane z Diablo 2 Resurrected, no to przyznam szczerze, że wersja konsolowa, oprócz tego, że pewnie gra się wygodnie, fajnie przed kanapą i konsolowcy może się cieszą też z tego powodu, że w tą naprawdę legendarną i klasyczną grę będą mogli sobie pograć na PlayStation 5 i tak dalej, to brakuje tam dosyć podstawowego feature'u, którym jest lobby w multiplayerze. Powiem wam, że no, jak z wszystkich fuck-upów związanych z Diablo 2 Resurrected jestem w stanie Blizzarda wytłumaczyć czy wybronić. Oczywiście nie robię tego po to, żeby ich wybronić, tylko po prostu rzucamy jasno okiem na sytuację, czy tak powinno być, czy nie. No to tutaj to jest to po prostu fuck up, strzał w stopę troszeczkę, bo najprawdopodobniej to będzie wyglądało tak, ja się sprawie nie przyglądałem, no najprawdopodobniej będzie to wyglądało tak, że odpalając sobie multiplayer na konsoli, nie dołączając do któregoś ze znajomych, tylko do jakiejś gry publicznej, po prostu będziemy wrzucani w losową grę publiczną. What the fuck? Nie wiem, czy ona będzie się skalowała z progresem zadań, czy ona będzie się skalowała z poziomem postaci. No ale to troszeczkę Lipton, prawda? Bo ktoś by chciał sobie właśnie pobiegać na hrabinę, parę ranów, 5-6, albo pobiegać na bala, na baluruny, czy na Mefista, czy cokolwiek innego, czy krowi level sobie poczyścić. No to, albo u jakiejś Ubery czy coś, no to chcąc to robić grupowo, nie będzie mógł sobie znaleźć grupki, która docelowo to robi, jak to ma miejsce właśnie w Diablo 2 oryginalnym, czy w Diablo 2 na PC-tach, czy w World of Warcraft, czy w każdej innej grze po prostu, czy nawet w Diablo 3 głupim mamy opcję, że możemy sobie wybrać, chyba nawet możemy nazwać grę, nie jestem pewien, ale możemy sobie wybrać co, jaką aktywność robimy i ludzie do nas dołączają i grają z nami, bo szukają właśnie ludzi, którzy robią tą daną aktywność, a na konsolach będziemy po prostu wrzucani do losowej gry, co już jest fuck upem. Wydaje mi się, że muszą te lobby zrobić. Wątpię, że na premierę się wyrobią, bo by już by dali to w becie. Pamiętajcie też, że my graliśmy w nieoficjalnie wersję, która już zostanie wypuszczona na serwery w dniu premiery, tylko bardzo możliwe, że graliśmy w jakiś poprzedni build, drugi czy trzeci. Z takich fuck-upów dużych, to według mnie jest największy fuck-up. No i oprócz tego jest cała masa takich drobniutkich spraw, które można by poprawić, można by dołożyć. Na przykład w lobby na PC-tach wpisując nazwę gry, potem automatycznie chcemy wcisnąć tab, żeby wpisać hasło, a tam trzeba kliknąć po prostu. Takie rzeczy jak mało widoczne drzwi na minimapie w akcie drugim, ale wydaje mi się, że to są rzeczy, które zostaną szybko zmienione i poprawione, a tymczasem cała gierka przynajmniej mi śmiga fajnie. Tam jakieś spadki FPS-ów, niektórzy notują, crashe, mi gra chyba nie pamiętam, czy mi skraszowała, czy nie, tak szczerze. W każdym bądź razie, no
mi wszystko odpowiadało, ja wiedziałem, czym będzie ten remaster, a bardzo dużo ludzi, znaczy bardzo dużo, przynajmniej część ludzi pisze mi komentarze, na przykład: what the fuck, oni nic nie dodali do tej gry, jak to? Myślałem, że będzie nowa klasa, nowy akt, jakieś nowe przedmioty, nie ma żadnych skinów, nie ma tego, przecież to jest to samo Diablo 2, co było. Moi drodzy, te Diablo 2 to jest remaster graficzny, jest dodany nowy dźwięk, to znaczy jest zremasterowany dźwięk, są quality of life feature'y dodane, ale gra pozostaje ta sama, filmy są po prostu też pozmieniane, to nie są te same stare filmy, tylko że podbite, cała oprawa graficzna jest zmieniona, ale gra zostaje w mechanice taka sama i ja osobiście nie chciałbym, żeby była zmieniana. Owszem, można dorzucić parę ciekawych feature'ów, na przykład, tak jak wspominałem wcześniej, nie wiem, to, żeby nasze przedmioty były wizualizowane gdzieś przy tej karawanie, to taka głupotka moja, własny, wiem, jest taki głupi może, ale taka pierdoła mogłaby być wrzucona. Takie coś jak gildie mogłyby być wrzucone, staż gildijny, o, na przykład, tak jak jest w POE, skrzynka gildii, skrzynka nasza. To są rzeczy, które by nie wpłynęły jakoś turbo na mechanikę gry. O, jakiś handel, jakiś dom aukcyjny taki, jak jest, chociaż nie, ten w POE Excel jest siepały. Ale taki dom aukcyjny, jak jest w Escape from Tarkov. Wbudowany w grze, klikasz co chcesz za co, jeżeli ktoś to ma, to może się wymienić, nie trzeba szukać po grach albo po stronach, jakichś forach zewnętrznych, czy Allegro, czy cokolwiek. To by się przydało, moim zdaniem. Tak to cała reszta mi odpowiada. Nie jestem pewien, czy chciałbym, żeby Vicarious Vision stworzyło nową historię w Diablo, tworząc nowy akt, czy tworząc nową postać, bo nie wiadomo, jakby to działało. Ewentualnie, co bym dodał od twórców oficjalnie, jakiś system mapek, jakieś osiągnięcia, minimalny endgame, taki jak na przykład jest w Torchlight'cie dwójce, gdzie mamy Mapworks, było w Torchlight'cie dwójce, że bierzemy mapkę i to jest na przykład Daleka Oaza, to jest z Diablo 3 czy 2, nieważne, cmentarzysko z krwawą orlicą i klikamy sobie i wybieramy sobie poziom trudności, możemy ją dokoksać jeszcze i wskakujemy tam na tą krwawą orlicę na cmentarzu i mamy dosyć ciężkiego boss fighta, jeżeli przeżyjemy, to dostajemy jakiś fajny loot, jeżeli nie, to mapka się pali, tracimy ją i nie możemy już tam więcej wejść. To by był spoko feature, nietrudny do zaimplementowania, no ale tak jak mówię, Vicarious Visions miało zadanie zremasterować Diablo 2, dodając quality of life, zmiany, a nie dodatki do gry albo jakieś DLC-ki. Miejmy nadzieję, że Blizzard pójdzie po rozum do głowy i postara się coś tam dorzucić od siebie, mimo wszystko, ale z takich właśnie rzeczy, które byśmy chcieli, a nie sklepik in-game za dolary. I cóż, teraz już czekać, moi kochani, na premierę zacierać rączki. Mam nadzieję, że już niedługo zobaczymy nowe filmy, tak jak tutaj widzicie ten z otwarcia do gry. No tak, nie mogę się doczekać zobaczyć ostatniego, kiedy Tyrael niszczy kamień świata. Ja pierdzielę. Uch, a walkę Tyraela z Aidanem. Dobra, mam ciary, jak tylko myślę o tym. Jestem zajarany, czekam na premierę. No, cena remastera, zgodzę się, jest wysoka, ale jak zapłacić trzeba, jak tyle se liczą, no to żeby zagrać, to zapłacić tyle trzeba. I kompletnie nie rozumiem ludzi, którzy twierdzą, że skoro już raz kupili tą grę, to czemu mają kurwa płacić drugi raz? To mnie tak roz... To mnie... Ten argument to jest jeden z najdebilniejszych argumentów, jakie słyszałem w życiu. To jest tak, jakby ktoś wam... Przytoczę może prostackie porównanie i może ktoś powie, że to debilne porównanie, ale to jest tak, jakbyście pomalowali, zlecili komuś pomalowanie pokoju, ktoś by wam pomalował, po 20 latach schodzi wam farba ze ścian, schodzą wam tapety, odklejają się, jest wilgoć na ścianach i tak dalej, jest to w strasznym stanie i wynajmujecie po raz kolejny tą samą osobę i mówicie: hej, musisz mi to pomalować teraz za darmo, bo 20 lat temu ja za to kurwa zapłaciłem za to malowanie i za te farby, więc teraz nie będę za to płacił. To powinno być kurwa za darmo, to powinno być łatka graficzna, to powinien być patch darmowy, bo Blizzard jest w takiej sytuacji, że powinien teraz to wszystko rozdawać za darmo. Tak, Blizzard jest w takiej sytuacji, że no nie jest ciekawa, ale to nie znaczy, że pracownicy mają pracować za darmo i produkty swoje za darmo rozdawać. Kolejne głupie porównanie, nie wiem, piekarz na osiedlu się nawali, narobi wstydu, chwyci za dupę jakąś kelnerkę i teraz przez 2 tygodnie będzie musiał za darmo chleb rozdawać za to, co odpierdolił, no. Nie wiem, co kieruje ludźmi, którzy mają myślenie w ten sposób nastawione. Dobrze, to by było na tyle. Czekamy na premierę.
Jaram się niesamowicie, mam nadzieję, że wy też. Przejdziemy sobie Diablo. Jeżeli się znudzi, bo nie będzie Endgame'u za jakiś czas, to się znudzi, no to przeskoczymy sobie na inną giereczkę. A ja osobiście do Diablo 2 Resurrected na pewno będę wracał bardzo często, bo do samego Diablo 2 oryginalnego wracam, dobrze o tym wiecie. Parę razy w roku potrafimy odpalić sobie streama z Diablo 2, czy to na hardkorze, czy to właśnie jakiś, na jakimś serwerze startuje sezon nowy. Ja tą gier po prostu uwielbiam i mogę w nią grać. Dlatego te 200 zł dla mnie nie jest dużo po 20 latach. To by było na tyle. Widzimy się w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa!